tutaj Ozdóbka, dzisiaj wyjątkowo nie zadyszany. Dlaczego? Cześć. Bo dopiero zaczynamy trening. Dzisiaj jestem na treningu z Jacobem i znowu będziemy robili trening obwodowy. Znów nasze dziwne ćwiczenia. No i po kolei będziemy wam pokazywali. Jacob już się rozgrzewa. Proszę, proszę. Ja jestem gotów. Jesteś gotów? Dokładnie, gotów jesteś, na wszystko. Jesteś gotów, jesteś kozak, tak? Dokładnie, jestem gotów na wszystko. Jedziemy. Tak naprawdę. Pierwszy cykl. Raz, dwa, trzy. Super. Czekaj, czekaj, gdzie jest dyszka? Połowa. Grymas już jest, widać, że boli. Do końca. Ale palą mięśnie, jak nie to. O to chodzi. Jacob, Jacob, poczekaj. Pytanie mam do ciebie. Masz umowę z Nike'em? Jacob, to jest szybkie. To nie skupia się, że pompa, tylko jedziesz. Dobrze. Dawaj. Spokojnie, tutaj szeroko ustaw sobie. Szeroko? Tutaj bardziej wolno, żeby wiesz, krzywdy sobie nie zrobić, a pełen ruch taki. I cały czas nie opuszczasz do końca i już. O, teraz czujesz to, nie? Dawaj, dawaj. Osiem tutaj. Proste łapy, całkowicie proste. Napięte cały czas, cały czas. Napięty brzuch i napięte bary, dawaj. Prosty taki ruch, 16 ruchów, jedziesz. Ale my tu robimy, wiesz? Tu robicie? Tak, robimy trzy te. Raz, dwa, trzy. Co, co? Nie, nie, ciekawe włącze, nie? No, no, nietypowe, wiem. Proste, Jacob, łapy. Miałeś tam mieć. Bardziej proste. Wąski czy szeroki? Wąski, dobra. Ja robię na szeroki. Czujesz? Pali? Pali, bo nie mówi. Dobre, co? Tak, no. Fajne, dobra. Jesteśmy po pierwszej serii po czterech stacjach. Robiliśmy je po kolei. Pierwsza stacja to była, jak widzieliście, barki, bo straszny nacisk postawiliśmy z Jacobem na barki. Twoje ulubione, nie? Jak oczywiście, szczególnie jak nie było źle, bo już naprawdę. Jacob mówi małe barków, a ja na nacisce barki. Drugie było coś a la martwy ciąg, ale staraliśmy się cały czas robić tak, żeby nie opuszczać do końca, żeby nie było takie wjebnięcie sztangi. Pełen, wolny ruch. Robiliśmy tylko po 8 ruchów. I następne było, że całkowicie proste ręce, wiem, że to nietypowo, wypychaliśmy barki do przodu, aż tak łopatki czułem, jak mi wypychało, i robiliśmy krótki zakres. To jest po to, żeby wzmocnić całą obręcz barkową. I ostatnie ćwiczenie, klatka. Po prostu stwierdziliśmy, że akurat jest wolne urządzenie i tam zrobiliśmy. Teraz zrobimy coś kolejnego nietypowego, czyli zrobimy, no zobaczycie co zrobimy, ale będzie coś nietypowe, coś a la
Nie, no zobaczycie, bo nie wiem nawet, jak mam to wytłumaczyć, nie? Coś się stało z kamerą. Nieopiostrości. Odsuwa się. Nie nagramy. Mhm. I teraz. Podjęty ten. Nie okręcamy jak przy uderzeniu, tylko prosty ruch. Ciosy. Po ile? O tak. O. Mocno, cały czas mocno go pił. No. Co nie łapie ostrości? Jakiś chyba po prostu niewyraźny jestem, dlatego. Nie oszukuj, bo się już za bardzo prostujesz. Chodzi o to, żeby być cały czas w takiej innej pozycji. Dawaj, szybko, szybko, szybko. Blisko siebie, łokcie. O tak. I napięty brzuch. Pamiętaj, że zawsze napinamy brzuch, jest cały czas jesteś napięty, nie? Zaraz po prostu... O. Dobra. No nie mogłem się oprzeć, Jacob, no. Pozać za chwilę, bo teraz stawiamy na brzuch. Wiadomo, że mięśnie brzucha się nie biorą, kurwa, tylko od ćwiczeń, tylko biorą się od odpowiedniej diety, ale też od ćwiczeń, trzeba odpowiednio ćwiczyć i go zmasakrować, więc pokażemy wam, jak go teraz my masakrujemy. Nie mieścisz się w kadrze. Jestem kozak. Bad boy. O, jest bolało. Cały czas to pełne napięcie. Sobie brzuch, no. Żeby tutaj ci się odrywało. Odrywało? Tak, żeby właśnie się odrywało, żebyś nie robił tylko samego takiego krótkiego ruchu, tylko podnosisz i jeszcze nogami dopychasz, żeby oderwało ci się tam, tylko trzymasz się tutaj na wysokości piersiowego tego tutaj, nie? Dobra, jedziemy. Mocno, to ma być zarzut. O, żeby się odrywało, proste nogi. Mocny zarzut, dynamika, dawaj. Nie myśl o mięśniach, tylko o dynamice. Dawaj. Proste nogi. Co ty, żaba jesteś? Ja zobaczę na filmie, czy ja też miałem takie na pół gwizdka. No, dawaj. I tutaj pamiętaj, że cały czas brzuch napięty, nie? Cały czas. I skup się na brzuchu, na tym mięśniu, którym robisz. Dawaj. I ten brzuch... O, już z powrotem. Cały czas napięty. O, ten krótki ruch. Takie krótkie napięcia. Wiesz, o co chodzi? Zobacz. Wyglądasz jak taka babcia na targu. No. Targu to najcięższe. Zobaczymy, czy ja też mam takie nogi cipowate jak ty. Ciekawe. Jak piłka, kurwa. Dobra, tak wygląda nasz trening. Teraz idziemy jeszcze troszeczkę, myślę, 20 minut na bieżni. I ten powiedział, Jacob, że trzeba posłuchać hardkorowego koksa i zrobić na koniec bicki. Więc jeszcze zrobimy jedną serię. Znaczy jedną, jedno ćwiczenie, przepraszam, 4 serie, myślę po 8 ruchów na bicka. Jedziemy, pozdro, yo. Muszę wam to pokazać, zobaczyć Jacoba, jak się kurwa wczuł. Za dużo koksa ogląda. Dawaj, dawaj! 18. Masz kurwa chyba
38 w łapie, ty. No dawaj, dawaj, pomogę ci. Dawaj. Dawaj. Chodź twardy, no. Dawaj. Mocniej, mocniej, kurwa. Często słyszysz to od dziewczyny? Jeszcze. O, jeszcze, jeszcze, jeszcze. No dawaj. Kurwa, jaka cipka, no. To ja mam za ciebie dźwigać, to ja bicka zrobiłem, zobacz. Ja tu bicko dowaliłem. Często słyszę to dziewczyny mocniej, mocniej. Dobra, dobra, dobra.